Rozpakowanie przesyłki, w której przyszedł model. No, paczka, każdy wie jak wygląda, natomiast zdecydowałem się ją pokazać z prostej przyczyny. O, proszę, spójrzcie sobie tutaj na tą naklejkę. Okazuje się, że tylko moje imię było wypisane na przesyłce. No to jak tutaj, to miało dojść. Fajnie, że byłem w domu, więc od kuriera odebrałem. Sprzedawcy pakują w co mogą. Najczęściej w pudełka po butach, po laptopach i tak dalej. Co my tu mamy? Pewnie pudełko po butach. Po jakich dużych butach? Dobrze, rozpakujemy. Hałasuje trochę, ale co zrobić? Tak, tu. Rozpakowane. Damskie kozaki. No to patrzymy, co za damskie kozaki otrzymałem tutaj. Żartuję. Papier. Wypełnienie jest model. Rzeczywiście długie pudło. Co to za model? Długo oczekiwane. Wcale nie nowość, ale dla mnie rarytas. O, proszę bardzo. To jest taki właśnie model. Pokazuję go bliżej. A za moment, jak sprzątnę na stole, dokonam rozpakowania z wyjęcia samego modelu z pudełka. No dobrze, pora wyjąć model z pudełka. Pudełko Roco, chyba w mojej serii filmów unboxing najczęściej przeze mnie pokazywane. To bardzo fajne, z przezroczystym okienkiem, ale w środku model nie zapakowany, wyścielanie z gąbek i przykryty gąbkami. Tylko jest styropianie w wyprasce styropianowej, przykryty tutaj taką plastikową obwolutą. Na pudełku oczywiście opis, co to jest. No, jest to lokomotywa Nurek, czeska, dla czeskiego modelarza, ale okazało się po kilku latach od wydania tego modelu i takiego podobnego, który już u mnie na makiecie jeździ, że to nie tylko lokomotywa dla czeskiego modelarza, ale również dla polskiego. No dlaczego? Dlatego, że kilka takich lokomotyw w obu malowaniach jeździ, zostało wypożyczonych przez PKP Intercity i jeździ na naszych niezelektryfikowanych szlakach. No dobrze, otwieramy. Na bok tutaj jest ten plastik, o którym powiedziałem. To coś bardzo fajnie zabezpiecza lokomotywę, bardzo lubię to rozwiązanie. No i mamy lokomotywę standardowo. Wyjmiemy ją tutaj razem z tą folią. Na szczęście diesel bez pantografu, więc można sobie bezpiecznie wyjąć. Na chwilę odłożę, wyjmę lokomotywę i postawię. Zimna, bo przesyłkę dopiero co otrzymałem, także ona będzie sobie przez jakiś moment parowała. No, nie powinna za szybko zacząć pracować na makiecie, czyli mieć styczność z elektrycznością, bo teraz się na niej będzie zbierała para wodna, wilgoć i zawsze jak jakiś sprzęt elektryczny świeżo przyniesiemy do domu z zimnego środowiska, to należy odczekać z godzinę, ze dwie, zanim się to włączy, zanim zacznie się używać. Co mamy jeszcze w pudełku? Model był reklamowany jako nowy, więc no, przedstawiany na aukcji eBay, stąd zakładam, że wygląda jak nowy. Tu jest opakowanie z częściami do montażu. Tu widzę wrzucony jeden sprzęg. Zobaczę, co to za sprzęg. Sprzęg na szczęście rokowski, szeroki. A tu proszę bardzo, z tej strony, to jest ciekawostka bardzo duża. Tu mamy całą serię tabliczek z różnymi oznaczeniami tej lokomotywy do dodatkowego, do zmiany oznaczeń. I tu mamy serię numer lokomotywy 037 i 067 do wykorzystania. Ale obejrzyjmy lokomotywę, bo ja tu z boku widzę, że tu jakieś oznaczenia są. Są zamontowane oznaczenia 067. No to ta lokomotywa była używana, czy nie była? Z jednej strony nie zamontowane są te rzeczy,
to obejrzymy może koło, tak z ciekawości. No być może była używana, trochę jeździła. Świadczyłoby to też o tym, że tu jest sprzęg z tej strony zamontowany, śledź, czyli ktoś praktycznie podchodził do zabawy z modelami i jeździł na najlepszych sprzęgach. Moim zdaniem, takie jest moje zdanie, że to są najlepsze sprzęgi. No dobrze, obejrzyjmy w takim razie, co kupiłem. Skoro używany, to nie będzie używany. W sumie to czasem nawet nie pamiętam, co kupuję, jakie są opisy, tylko stwierdzam, że mi pasuje. Nowy, lekko używany, w bardzo dobrym stanie. Wszystko to mi odpowiada. Z drugiej strony też wszystko ok. Piękna lokomotywa, nic tu złego nie widać, ani na czole. Wycieraczki są, wszystkie drobne rzeczy tutaj są. Na górze też wszystko jest, nic nie połamane, nic nie porysowane, żadne wskazy. No wszystko bardzo fajnie wygląda. No dobrze, tu z lokomotywą jest wszystko ok. To trzeba jej założyć dekoder. Jak tu się otwierało tą lokomotywę? Szczerze mówiąc nie pamiętam. Standardowo spróbuję najpopularniejszego sposobu otwierania, czyli rozchylenie pudła. Przed chwilą to zrobiłem. Proszę bardzo. Otworzyłem. Jest. No i co dalej? Tu okazuje się, że coś mi wypadło. O, upadło mi to niżej. Zaraz podniosę. Już. To jest jakaś malutka część. O. No i tego najbardziej nie lubię w lokomotywach, że coś małe odpadnie, nie wiadomo skąd, nie wiadomo od czego. To jest przy modelach nowych, przy modelach używanych. I co się teraz zaczyna? Teraz się zaczyna żmudne dochodzenie. A co toż takiego mogło być? Na ogół udaje się wypatrzeć na modelu, gdzie czegoś brakuje, bo jest na przykład z drugiej strony identyczna rzecz, ale czy w tym wypadku też tak będzie? Nie wiem. O, już widzę. To jest to coś. Okulary. O, tu widzicie? Tu jest na jednym świetle, a na drugim nie ma. Będzie trzeba to założyć jakoś. Jeśli nie, no może się okazać, że będę musiał tą część jakoś dokleić. Chociaż no może wejdzie na te diody LED na wcisk jakoś. Jeśli nie, no dobra, coś nie wchodzi. Nie wchodzi, a widzę, że i druga się trzyma na słowo honoru, a może odwrotnie powinienem to założyć. O, i teraz ta się trzyma, weszło, drugą poprawię. Ok. Dobra, stawiam model. Tu przy okazji widzę, że w gnieździe dekodera jest zdecydowanie zaślepka, nie dekoder, więc ją wyjmę. Zaślepkę swoim sposobem schowam do pudełka, korzystając z tego, że mogę nóżki wbić. O, w ten sposób tak wbita mi się praktycznie nigdy nie zgubi. Co jeszcze mogę powiedzieć? No bardzo mi się podoba to rozwiązanie, że tu jest tak dużo miejsca w środku. Bo to jest dekoder 8-pinowy, ten najprostszy. Tu mam pudełko z takim dekoderem firmy Lenz, też najprostszy. Wyjmę dekoder, tam jest. I montujemy dekoder. Często przy gnieździe dekodera jest oznaczenie, jak zamontować, bo to gniazdo jest symetryczne. Na dwa sposoby można założyć tak albo o tak. Jest oznaczona tutaj jedynka, który pin jest jedynką. Natomiast tu na dekoderze jedynka jest zawsze pomarańczowa. Tak, to już zapamiętałem. No dobrze, wkładam, wciskam, bardzo łatwo, leciutko. No i no właśnie, zobaczcie, no mam miejsce na ten dekoder. Mogę go sobie tutaj swobodnie ułożyć, oczywiście wcześniej układając kable na swoim miejscu. O, to już mogę tak zostawić, jak przygnę, tutaj założę tą resztę, to się spokojnie przygnie. Ja na pewno się nic nie przyszczypię, bo czasami w ten sposób można uszkodzić dekoder, przyszczypując kabel, przerwiemy ten kabel i no, wtedy nie działa. Na szczęście to tylko kabel, więc można to naprawić, zlutować i będziemy mogli korzystać. Kiedyś mi się tak zdarzyło. Więc od tamtej pory zawsze zwracam uwagę, czy kable od dekodera właściwie się układają w modelu. Dobrze, tu włożyły się właściwie, za chwilę usłyszycie trzask. No, znając możliwości mojego oprogramowania, trzask będzie opóźniony względem samego ruchu. No to dobrze, to robimy tak.
Najpierw powiem, a później włożę. To powiem trzask. Włożyłem. A teraz coś było słychać. Czy było coś słychać bardzo ładnego? No nie bardzo. Zobaczcie, co zrobiłem. Wypchnąłem dach. Czyli nie założyłem tego, jak należy. O, tu mogę ten dach z powrotem poprawić. Ale takie rozwiązanie, wybaczcie, ale mnie nie satysfakcjonuje. Muszę naprawić swój błąd. No, i zobaczyć, o co tutaj chodzi. No więc tak, dach. Tu ta górna część. Ona jest w jakiś sposób ruchoma. Czy jest na swoim miejscu? Delikatnie sprawdzę. No jest, no to o co chodzi. Widocznie kabel musiał się odkształcić i zaczepić. Poprawię jeszcze raz i jeszcze raz spróbuję założyć. Tym razem ostrożniej. Obserwując, co się dzieje z dachem. Chyba założyłem. Nie było słychać tego charakterystycznego kliknięcia, ale tu widzę przy brzegu, że wszystko jest na swoim miejscu. O, nawet tutaj widać tu na dole, że wszystko jest jak należy. Tak dziwnie, że nie słychać tego kliknięcia, bo no nie mam pewności, czy na pewno jest założone. Jak wezmę sobie w ten sposób model, stawiając na makiecie, jeśli on się nie będzie trzymało, to nagle może się okazać, że to coś mi wyleci z obudowy i zleci na podłogę. Stąd no, zawsze się upewniam, czy na pewno jest to zamknięte. Wydaje się, że tak. No dobrze, skoro tak, no to fajnie. To wkładam z powrotem model do pudełka. W ten sposób. Tu sobie go włożymy na folię. Wkładam go delikatnie do pudełka. Wchodzi na miejsce. I już model chwilowo w pudełku. Zniosę go do pomieszczenia z makietą i już przy najbliższych filmach będę używał dla odmiany od poprzednio jeżdżącego u mnie nurka. Zamykam pudełko. No i już po wszystkim. Fajny model, piękny. No i nieszczęście z nim jest takie, że jest to rzadki model, wobec tego drogi w tej chwili ceny na rynku wtórnym używanego osiągają przebicie już 80% do 100% wartości nowego modelu. No niestety, tak coś jest, jeśli popyt znacząco przewyższa podaż. To dziękuję.